No więc dobra, masz se Ursusa na przykład, weź se wypakuj, czekasz sobie, tam na razie niepotrzebne, masz te wszystkie rzeczy, ciebie obchodzi tylko to, nie wiem co, chcesz jakieś opony wziąć, to nie wiem, modhub. Prefab, tajer, nie, tajer. Nie, muszę znaleźć coś, bo nie chcę już. Na przykład takie, niż będzie. I se pobieram. I tu masz w środku takie pliki. Ciebie obchodzą w sumie to, to, to i nie wiem, to na przykład. I se normalnie najlepiej to możesz stworzyć sobie nowy folder tutaj. Opony na przykład. O, i w ogóle sobie wziąć go do głównego folderu tu. No i teraz te pliki z zaznaczyłeś, przenosisz i sobie masz tu, nie? To teraz trzeba kliknąć prawym na to żółte, sobie edit. Tu masz teksturę, tu dodajesz sobie, w sumie tak można zrobić. No, bo to powinno działać tako. I teraz zamiast w tym, to zaznaczasz sobie te, wycinasz już tu. I jak się odpali, to powinna być opona. No i jest, wszystko działa, nie ma błędu. No, ale to już jest niepotrzebne. Teraz tak, wchodzisz sobie tu back wheels i na przykład, nie wiem, ja podmienię domyślne koła. To masz sobie, szukasz sobie ścieżkę, nie? Czyli masz to w domyślnym folderze opony i tutaj. Czyli normalnie bierzesz sobie, kupiłeś nazwę tego wklejasz, nie, nie skopiowałem. Wklejasz się tu nazwę. Wklei się to czy nie? O, wkleiło się. I teraz tutaj zamiast Wheels wpisujesz nazwę tego folderu. Tylko muszę się zgadzać w wielkości liter. Czyli robisz tak. Skopiujesz i dajesz do drugiego koła. Czyli tutaj, nie, nie tutaj. Tajer. Nie, dobrze jest. Czekaj chwilę, dobrze jest. I teraz trzeba zobaczyć nodę. W sensie, jak zobaczyć nodę, jeżeli nie masz takiego pliku, to sobie wchodzisz po prostu w to. I nodę jest tutaj. Ja zobaczę, czy zebrała opona. Będzie taka średnia opona. Tą weźmiemy. No i nodę masz tutaj. To jest nodę. Tylko jak masz tu, po prostu wklejasz w to miejsce nodę left i zamiast tego flaszka dajesz o taką kreskę. I tu tak samo. I też tą kreskę sobie zamieniasz. No i w sumie. O tak, bo w 60 jest ten plik jakby. No to sobie zamieniasz. Nie, nie da się zamienić to dwójkę i potem po prostu usunąć oryginalny. Więc jak tutaj jest. To Bakuj zwaci normalnie usuwamy i zmieniamy nazwę. O.
No i w sumie tyle. Powinno działać już, więc na szybko sobie wywalę ten folder mój wzmocniony, jeżeli się farmy krzycie czyta. Nowy folder. No i sobie go wrzucam tutaj. Jak na razie nie musisz go pakować, bo to normalnie będzie działać. Zobaczę w OBS-ie, czy mi będzie widać farminga. Nie widać, dobra, to sobie zrobię tak. A to wyłączę. Dobra, na tym będzie widać farminga. Czy nie widać? O, już widać, dobra. I teraz normalnie działa. Teraz zaczekamy, aż się save czyta. Ogólnie jeżeli potrzebny jest offset, to to się robi tak, że duplikujesz tą oponę w I3D, czyli Ctrl D, i potem sobie rozsuwasz lewo-prawo, zapisujesz i po prostu kopiujesz node left i node right osobnych opon. Powinieneś zrozumieć raczej. Ale większość ciągników nie wymaga tego. No, przesuwania. Dobra. Zobaczmy, czy działa. Niż opony działają. Teraz jak je wyskalować, nie? No to sobie robisz tak. Ja tu farminga włączyłem, więc daję sobie ekran na nowo. I jak je wyskalować? Czyli sobie wchodzisz w twój folder opony. W to. Otwierasz sobie giant editorem. Poczekam, aż mi się komunikat. O, dobra, komunikat jest. To sobie w ogóle ukryję, bo niepotrzebne są. Dobra. I ogólnie ten. Jak sobie masz tu, nie możesz tego skalować, tylko musisz to jakby otworzyć i dopiero to. I tu sobie normalnie zmieniasz skalę, nie wiem jaką tam jest. Przez 0,5. I te opony będą dosyć duże, więc nie wiem, dam im 0,5, to będzie trochę za małe. Takie 0,7 myślę. No i zapisujesz. Teraz już nie musisz wyłączyć gianta, bo jest jakby no, w plikach ciągnika ciągle pracujesz. Aha, no tak, muszę teraz znowu sobie przełączyć OBS-a. Złapiesz? O, złapam. Dobra. No i się sprawdzamy. Czy działa to skalowanie? No i normalnie skalowanie zadziałało. Oczywiście tak na szybko zrobiłem, nie? Ale jest w miarę nawet git dopasowany. Więc no, tak się robi opony w farmingu. A, no i ci pokażę jeszcze z tym. Czyli to wyłączę, to włączę. I jak masz... Co mogę nie zapisywać? O. Czekaj, chyba źle zrobiłem. Jeszcze raz sobie po prostu otworzę tamtą.
Tu powinno być wszystko git. O, jest. Jak coś, to przybliżanie tego do prawej myszki scroll. I ten. Sobie tutaj to duplikujesz. I to na przykład to koło na przykład wpisujesz w node left. Czyli to kopiujesz tam i zmieniasz ten dziubek na tą kreskę. I node right dajesz to i tak samo zmieniasz ten dziubek na kreskę, nie? I wtedy możesz sobie je rozsuwać normalnie jako lewe i prawe koło i one będą się rozsuwać też w grze, nie? Więc no tyle. A jeszcze ten, zapomniałem jak zrobić, żeby ta 60 działa na multiplayer, nie? Bo nie spakowana, nie działa na multi. Więc tak, jak masz ten folder z tą 60, kopiujesz te wszystkie pliki w środku, prawie tutaj do archiwum zip, to zaznaczasz, że to jest bardzo ważne. Dajesz sobie metodę kompresji na najlepszą. Tu nazwę możesz sobie zmienić, ale bez formatu. Czyli dotąd możesz sobie na przykład nie dać C360 opony nowe. I pamiętaj, że nie możesz się zaczynać cyfrą. I tyle, nie? Na przykład dajesz sobie tak. Ona się tu skompresuje. I to sobie normalnie wycinasz i dajesz do modsów i to działa. Tylko to usuń, bo nie będzie działać wtedy. No i teraz będzie działać wszystko. Więc no.